Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Co prawda pogoda za oknem nie sprzyja jakimś aktywnościom na zewnątrz. Ja, jeżeli Państwo pozostaną w domu w czwartek o godzinie 9, chciałabym Państwa zaprosić na obrady sesji Rady Miasta. Obradować będziemy w gościnnych progach Miejskiego Domu Kultury, a związane jest to, że jednak nie w naszym ratuszu, Urzędzie Miasta Świnoujście, a właśnie tam, ponieważ u nas trwa remont. Pewnie też i w tle usłyszą Państwo, że prace są cały czas bardzo dynamicznie kontynuowane i w związku z tym myślę, że też i szybko będziemy mogli powrócić z powrotem na naszą salę obrad, a dzisiaj za te ewentualne niedogodności, jakie będą może słyszalne, Państwa przepraszam. W porządku obrad stałe punkty, te informacje przewodniczącej, prezydenta, informacja również związana z tunelem, to pewnie już jedna z ostatnich informacji, bo przecież użytkowanie tunelu, kiedy już niebawem nastąpi i będziemy się mogli cieszyć tym przejazdem. Początek roku to podsumowanie roku poprzedniego. Jeszcze nie tak dawno, w grudniu, koncentrowaliśmy się na tym, jakie plany na rok 2023, a w tej chwili podsumowujemy właśnie na komisjach Rady Miasta, na tych komisjach stałych będą przedkładały Radzie sprawozdanie ze swoich działalności, jak również będziemy planować to, co w roku 2023, jakie zadania, jakie plany takie priorytetowe, najważniejsze dla Świnoujścia, dla mieszkańców Świnoujścia powinny znaleźć się właśnie w obszarze zainteresowań poszczególnych tematycznych komisji. W porządku obrad zmiana budżetu, zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Wiedzieliśmy, że w grudniu podejmując ten budżet, trudny budżet, będzie wymagał on kolejnych miesiącach zmian. Tak też się staje i w tej chwili zmiana budżetu, w konsekwencji zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Jak zapewne też Państwo wiecie, został uruchomiony program rządowy odbudowy zabytków, takie i również gmina Świnoujście może starać się, to dofinansowanie, ta dotacja właśnie przebiega w ten sposób, że te pieniądze trafiają do samorządu i rozdysponowuje już wtedy samorząd. Dofinansowanie jest bardzo korzystne, bo 98%, może to być 10 projektów, 3 projekty, jeden projekt do 150 tysięcy o wartości, kolejny 500 i 3,5 tysiąca i wszystko zależy z jakiej puli ewentualnie te 10 projektów będzie złożone przez Gminę Miasto Świnoujście. No właśnie w tym regulaminie zostaną określone zasady, też którym Pan Prezydent powołał taką komisję i oni właśnie, ta komisja będzie weryfikowała. Jest to bardzo dobre narzędzie, jeśli chodzi o taką opiekę nad zabytkami. Jest to uchwała z roku 2015 roku, to dofinansowanie już wcześniej też również z budżetu miasta pochodziło, w tej chwili to dofinansowanie jest z budżetu państwa. I zmiany, jeśli chodzi o funkcjonowanie przedszkoli, wszyscy pamiętamy przedszkole Tęcza, które się mieści na ulicy Gdańskiej. Jest to przedszkole, które ma dosyć infrastruktura jego jest w dosyć opłakanym stanie i funkcjonowanie tam, to, że muszą przebywać nasze dzieci w tych trudnych warunkach, niestety nie jest możliwa i ten rok w tej chwili będzie rok szkolny tym ostatnim rokiem, a od przyszłego roku dzieci zostaną już ulokowane w innych placówkach, inne placówki przejdą. No i między innymi w związku z tym też przedszkole pod Żaglami, które mieści się przy ulicy Batalionów Chłopskich,
Jego też część oddziałów jest przy ulicy Staszica. One przejdą na ulicę Kościuszki, aby też mógł lepiej właśnie po przejęciu, po likwidacji przedszkola Tęcza te zadania wychowawcze, dydaktyczne w dobrym zakresie przeprowadzać. To jest początek, ta uchwała, jakby inicjujemy tymi dwoma uchwałami tą zmianę i likwidację przedszkola Tęcza, później to będą kolejne procesy. I kolejna uchwała, która jest związana z, właśnie z posiłkami w szkole, z posiłkami też i zaopatrzeniu w żywność osoby najuboższe. Tutaj kryterium dochodowe zmniejszyło się, zostało podwyższone. W związku z tym z takiego posiłku będzie, czy świadczenia pieniężnego, będzie mogło skorzystać więcej osób i w związku z tym konieczne jest, abyśmy jako Rada Miasta zmienili taką uchwałę. Również będziemy dokonywać zmian w uchwale, która dotyczy konsultacji społecznych, aby te konsultacje mogły być prowadzone w szerszym stopniu. Jak wiemy, 9 stycznia ogólne zebranie mieszkańców osiedla Posejdon się odbyło. Na tym zebraniu mieszkańcy podjęli 3 uchwały i w związku z tym tą taką procedurą prawną, zgodnie ze statutem, jaki ma osiedle, jako Rada Miasta musimy zatwierdzić te trzy uchwały i tak też będziemy właśnie postępować. Serdecznie Państwa zapraszam raz jeszcze, aby śledzić te obrady najbliższej sesji Rady Miasta o godzinie 9:00. Na pewno znajdą się tam sprawy, które dotyczą również Państwa, dotyczą mieszkańców Świnoujścia. Zapraszam.